Tym razem ja zacznę, proszę mi wybaczyć, ale chcę zwrócić uwagę na kolejną, nie wiem, setną już manipulację wokół słów Szymona Hołowni. Ta dotyczy tematu 4 czerwca. Otóż z merytorycznej i do bólu pragmatycznej wypowiedzi, która jednocześnie nie jest żadną krytyką inicjatywy Platformy, tworzy się w tej chwili regularny hejt i pomówienie. Jak zwykle robią to ci, którzy od początku, czyli od 3 lat, gardzą Szymonem Hołownią, co jednocześnie nie przeszkadza im w dyktowaniu mu, jak ma myśleć i co ma robić. Rodzaj politycznej bezczelności, prawda? Rozumiem, że mimo wszystko jesteśmy na marszu 4 czerwca. Słuchajcie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to jest za jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne? 4 czerwca jest 4 czerwca. Co zrobimy 4 czerwca? Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie? Czy że my pomaszerujemy w Warszawie? Pamiętacie marsze w 19 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Pamiętacie te sondaże, które wtedy pokazywały wspaniałe zwycięstwo, marsz europejski przez cały czas? Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa. I oczywiście, że pewnie jakaś część naszych działaczy na tym marszu będzie. Natomiast słuchajcie, 4 czerwca i super, że będzie, bardzo się z tego cieszę. Natomiast 4 czerwca to jest, jak wiecie, data specjalna w kalendarzu Polaków, w naszym też, Polski 2050. I my od dawna mamy poplanowane rzeczy w całej Polsce, właśnie ze względu na to, że to tak specjalna data. I dzisiaj ja uważam, że musimy być wszędzie, nie tylko w Warszawie, jeżeli chcemy na jesieni te wybory wygrać. Natomiast jesteśmy oczywiście otwarci. Do 4 czerwca jest mnóstwo czasu, w którym można różne decyzje podejmować. Na razie komunikat, który ja słyszałem, jest bardzo prosty. Wypowiedział go Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. To jest marsz Platformy Obywatelskiej, organizowany przez Platformę Obywatelską. Inne partie nie są zaproszone. Słyszałem to chyba w Radiu Z. Na własne uszy. Nie zapraszamy przedstawicieli innych partii. No to nie zapraszacie, to nie zapraszamy. No, my będziemy robili w tym dniu swoje i naprawdę błagam, bo tu się zaczyna nowa dyskusja o jednej liście. To znaczy szukanie magicznych pigułek, które sprawią, że nagle się wszystko odwróci i zmieni. Ile razy już przekonaliśmy się i zobaczyliście, że te magiczne pigułki po prostu nie działają. One są zwietrzałe, zetlałe, to tak nie pójdzie, to tak nie zadziała. Słuchajcie, naprawdę nie zajmujmy się tym, co będzie 4 czerwca. Zajmiemy się tym 1 czerwca albo pod koniec. My nie możemy całego maja zmarnować teraz na debatach, co się stanie albo się nie stanie 4 czerwca, bo jest cały maj do przepracowania. Cały maj jest do przepracowania i teraz na tym się trzeba skupić.